Siema, to jest podcast Warsaw Hussars Cricket Club i w kolejnym odcinku naszej pogadanki będziemy rozmawiać o początkach, o tym jak cricket wygląda, ale nie w Polsce, tylko w Anglii, jak zaczynają tam grać w cricketa, jak to wygląda na poziomie szkół, jak to wygląda, jeżeli jest się po prostu młodym chłopakiem w Anglii i chce się pograć w cricketa, bo tam ta kultura jest o wiele bardziej rozwinięta. O tym będzie opowiadał Mike O'Brien, czyli nasz klubowy kolega, a także teraz nasz trener. Zapraszam do tej rozmowy, Jeremy Angowski. Jestem w Polsce od 25 lat. Przyprowadziłem do Polski, słowo do miłości możemy powiedzieć, tak? Do Polski kobieta jedna. No tutaj akurat trafiłem na pracę w tej samej branży, której miałem w Polsce. Byłem zawodowym trenerem golf. Już w Anglii byłeś, tak? Tak, ja byłem graczem. I od tego zaczął. Wtedy był tylko trzy pole golfowe w Polsce, także to był sam początki też nawet golfa. Ja nie grałem w krykieta około, niecałe 30 lat prawie. Miałem przerwy, bo grałem jak dziecko. I grałem w klubach, w szkołach. Ale potem jak już byłem nastolatkiem, to interesowało mi inne sporty i nie miałem tyle czasu, że mogłem grać wszystkie i jakieś inne sporty miał priorytet. A teraz to wróciłem do kryketa, bo wiedziałem, że to w ogóle jest w Polsce. Nie wiedziałem, tyle lat mieszkałem w Polsce, nie wiedząc, że w ogóle jest kryket, bo nie przyszło mi do głowy, że można. I no wróciłem do tego jakieś tam 4 lata temu może. No i teraz jest jako hobby. A to nie chciałeś jakiegoś innego sportu w Polsce uprawiać? Jest tyle możliwości tutaj, a akurat krykiet jest no jeszcze na początku swojej drogi w Polsce. Ja uprawiałem praktycznie wszystkie sporty. Oprócz powiedzmy siatkówka, piłka ręczna. To jest praktycznie te dwa sporty, co nie uprawiałem, tak? A w tym wieku to mi się już nie chce jako hobby biegać po boisku i grać w nogach, albo złapać jakieś kontuzje robiąc coś innego i zawsze lubiłem kryketa, zawsze śledziłem co tam się dzieje w reprezentacji i tak dalej, interesowałem mi ten sport dalej, tylko że ja byłem zawodowym graczem w golfa i potem trener i trener kadry i to jest moja branża pracy i nie miałem po prostu czasu na inny sport wtedy, także. Ale to jest jako hobby, to jest fajne, to jest sport drużynowy, tego nie mam w golfie, także brakowało mi też może tego, jak atmosfera, jak jest w drużynie i no i fajny czas spędzić na świeżym powietrze. W niedzielę na krykiecie. No niedziela i sobotę, jeśli mogę zerwać z pracy czy coś takiego, ale standard jest dobry też. To ten standard, w którym my gramy, to jest bardzo dobry, także to jest przyjemne. Myślę, że też ciekawe jest to, że ty zaczynałeś w Anglii, bo tam się urodziłeś. Stamtąd pochodzisz i jak to wyglądało, jak tam zaczyna się grać w krykieta? Tak samo jak każdy sport u mnie, że ojciec zainteresowany bardzo różnymi sportami, a u nas tradycyjnie było piłka nożna jako najważniejsze, ale w szkołach piłka nożna się grało zimą i latem albo lekkie, albo krykiet. U nas w rodzinie był krykiet. Także ja się cieszyłem, bo nigdy nie lubiłem biegać, także miałem większe zdolności do sportów, gdzie się uderza i rzuca, także graliśmy głównie krykietem, graliśmy latem i graliśmy w klubach, gdzie były różne kategorie juniorskie, a potem awansowaliśmy jakby wyżej, tym starszy do pierwszej drużyny i też chodziłem do szkoły na szczęście i to był jeden z powodów, dlaczego do tej szkoły chodziłem, bo mieli fantastyczne możliwości sportowe, także mieli swoje boiska i graliśmy w różnych, widzieliśmy, że będę nie tylko grał piłkę nożną i w rugby, ale kryketa latem, także to był jeden z wyborów w ogóle do tej szkoły poszedłem. Ale to był normalny jakby wstęp do sportu z ojcem, z rodzicami, a potem interesuje ci, widać, że jesteś w to, masz fajne zabawy, to zapisujesz się do klubu sportowego, gdzie był po prostu klub cricket, tak? I to się nie odróżnia od młodych piłkarzy w Polsce albo siatkarzy, to po prostu jest jeden z tych sportów, który jest u nas grany.
No ja właśnie zastanawiam się, jaka to jest popularność tam w Anglii, bo u nas przy szkole, tak jak mówisz, właśnie boisko, no to zazwyczaj jest boisko piłkarskie, bo i to zazwyczaj taki mały orlik, no a na więcej raczej szkół, no przede wszystkim pewnie nie stać, albo po prostu nie ma nawet tyle miejsca, no bo boisko do krykieta jest ogromne, w krykieta gra się trochę dłużej niż mecz piłkarski, a nawet czasem o wiele dłużej. No i jak to wygląda wtedy w takich szkołach? Też tam graliście na wielkich boiskach i po prostu normalnym wymiarze czasowym, czy może jakaś była skrócona wersja, czy no w ogóle jak to wyglądało na początku, jak krykiet dla młodych? No, ja miałem szczęście, że moja szkoła, tam gdzie chodziłem, to miała swoje boiska, tak? A powiedzmy, że przykładowo, to jeśli masz trzy boisk piłkarskie, albo nawet dwa obok siebie, to latem to jest używane jako krykiet. Także tych orlików, to jeśli są tylko jeden, to na pewno na orlikach dla juniorów i też można grać krykiet latem. Można to zamienić na inny sport, bo to jest dosyć duży teren i dla dzieci to nie potrzebujesz ogromne miejsce, ale przeważnie było, że jak szkoły, które mieli boisk, albo dostęp do boisk, to był taki po prostu park albo pole, gdzie było kilka boisk piłkarskich obok siebie, a między tymi boiskami był pitch do krykieta. Także ten pasek, gdzie był przygotowany i to był zawsze ogrodzone rzymą, także nikt nie łaził tam, nikt nie chodził. I to był wtedy oczywiście otwarty latem i po prostu się grało wtedy na tym terenie krykieta. Także to był po prostu zmiana sportu. Czasami graliśmy na boisko, który był środek, taki tor do lekkiej atletyce czy coś takiego. Także różnie szkoły używali. Tylko że i na orlikach też się da grać krykiet. Teraz są formaty gry, które trwają tam godzinę, półtorej, trzy godziny. Można różnie. To teraz jest bardzo dużo łatwiej zagrać coś taki rodzaj krykiet niż jak ja bym w szkole, tak? Trochę więcej miejsca było potrzebne, ale to miejsce, gdzie graliśmy w nogach zimą, potem graliśmy w drugi semestr w rugby, tylko zmienili bramki, a potem zmieniliśmy to na krykiet albo lekkie latem. I wszystko było na tym samym boisku zrobione. Ale jak mówię, nazwyczaj było co najmniej dwa boisk piłkarskie obok siebie. Ale to w Anglii wygląda tak, że prawie każda szkoła ma gra w krykieta, czy to tylko wybrane jakieś rejony? To była prywatna szkoła, także nie jest tak, że każda szkoła, ale są szkoły, którzy tam uprawiają, albo mają tradycję grania tego sportu, no to tak, to są te zazwyczaj szkoły, które mają swoje boiska, tak, czyli terenu. I to są te bogatsze, bo mówi się też, że krykiet to jest sport, no właśnie, kiedyś był to sport elit, wiadomo, teraz już takie sporty jakby no, zanikają albo zmieniają swoją charakterystykę, jak jest z krykietem. No na pewno było tych droższych szkół prywatnych, to prędzej tam znajdziesz krykieta niż w takie publiczne szkoły, gdzie nie ma boisk, tak? Ale kluby krykieta i kosztem uprawiania tego sportu albo sprzętu, to w ogóle nie jest drogo, to jest tanio. Tylko, że oczywiście jest trochę stereotyp związany z tym, bo tak jak nawet z tym sportem, z którym ja jestem związany, golf, no to są kluby, które są bardzo elitarne, są nawet, możemy mówić o ten Lords, gdzie muszą wejść tylko krawat i marynarki i tak dalej. Ale pojedziesz do Trent Bridge, a tam robią węża z pustych piw i śpiewają i to jest jak mecz piłkarski. I teraz ten format krykieta też jest inaczej, tak? Się nie grało tylko 5 dni, albo się grało, i to jest piękny format gry, jak ktoś rozumie, ale też się gra kilka godzin. A teraz, wiesz, jest bardziej dostępny, bo widzimy teraz ta liga, co nawet jest w Anglii z kobietami, mężczyznami, juniorami, bardziej kolorowo, muzyka jest między overami, tam DJ-e przyjeżdżają i naprawdę to jest zupełnie inaczej niż jak jest ten stereotyp. Ale ten stereotyp niestety zawsze jest troszeczkę związane z tymi sportami, związane z kolonii brytyjskie, może. Szczerze mówiąc, jest drożej mi by było kupić karnet u Arsenala i oglądać i grać piłkę nożną, niż chodzić na krykieta. No a piłka nożna trwa 90 minut i to jest... Ale krykiet tak samo. W Anglii też tak grają? No T20 ileż to no tak, trwa. No to w sumie to a teraz 100 to jest jeszcze mniej piłek. A ty byłeś na takich meczach całodniowych? Tak, byłem. I to jest jakby tak, że no bo jak cały dzień tam siedzisz, no to na pewno nie tylko jest to mecz, ale też jakby cała jakaś wokół tego, no trzeba tam coś zjeść, pogadać, no tak. Spędzić miło
miło czas. To jest dokładnie to samo, jakbyś poszedł do parku. Aha. Robisz sobie piknik, idziesz do parku z znajomymi, siedzicie, coś tam pogracie, pogadacie, coś pijecie, coś jecie i oglądacie trochę krykieta w tym temacie. Jeden czyta gazety, drugi słucha jakieś podcasty albo muzyka. Trzeci śpi. I tak wygląda. Albo jedziesz na taki mecz, albo siedzisz w trybuny i robić dokładnie samo. Wszyscy mają swoje kanapki, swoje lodóweczki, które wezmą sobie. Albo idziesz na taki klubowy, gdzie rozłożysz koc, siedzisz na boisko obok, tak? Mhm. I tak te rodziny są. Także jak są dzieci, no, rodzice przyjeżdżają, siedzą, rozłożą swoje fotele i mają 3 godziny w słońcu na świeżym powietrzu, tak jakby było w parku. A w międzyczasie albo mąż, albo żona gra w kryketa, albo dzieci grają w kryketa na tym boisku obok. Także jest format, gdzie tylko to trwa, powiedzmy, tam 2 godziny, czy nawet pewnie jest teraz, widziałem nawet ten T10, który jest jeszcze krócej. Mm-hmm. Także to jest coś, co cricket zrobili, żeby nie był tylko ten całodniowy mecz. Ale w tym samym dniowo też to jest miejsce na to. To też jest piękna rzecz. Nie można wszystko teraz, wszystko musi być natychmiast teraz, nie? Mm-hmm. A dobrze jest wziąć trochę więcej czasu i odpocząć, rozumieć tej formy gry też. Inne taktyki są. I to jest fajne. Ale to jest tak samo jak wychodzę i idę tam pobiegać, albo idziemy na rower, albo wychodzimy na cały dzień, tak? I mhm. Idziemy na jezioro, weźmiemy ze sobą wszystko. I to jest to samo, jakby poszli do parku. Oni po prostu siedzą przy boisku krykieta i jeden tam albo znajomy grają w krykieta, no. Mhm. A teraz w Anglii jak wyglądają w ogóle rozgrywki krykietowe? Czy to nie są... Nie mam pojęcia. Nie wiesz. Ja nie mieszkam w Anglii od 25 lat. Ale coś tam śledzisz chyba. Ale śledzę reprezentację, ale myślę, że na pewno, jeśli chcesz porównać do, nie wiem, do piłki nożnej w Polsce, mhm. że są no, te orliki, że są kluby, każdy klub ma swoje drużyny i są różne kategorie wiekowe, to myślę, że pewnie jest podobnie. To na pewno nie koniec naszych pogadanek o krykiecie. W następnym odcinku także z Mike'iem będziemy rozmawiać o sprawach bardziej bieżących, o naszym klubie, o tym jak Mike nas znalazł, o tym jak on widzi poziom krykieta w Polsce, jaki jest tego klimat, o naszym polskim krykiecie oczami obcokrajowca, choć w zasadzie już naszego, bo Mike bardzo długo mieszka w Polsce.